tutaj są już normalne domy mieszkalne, skrzynki pocztowe, więc widać, że poczta i listonosz tutaj docierają. Płynie trochę bałaganu, ale woda drąży dalej. Dziewięć i pół kilometra już mamy za sobą. Tak. Ale to fajnie wygląda. Ciekawe, bo teraz tutaj wygląda też jakby była lekka jesień, bo te liście jednak są trochę takie przyciemnione, a widać, że rosną nowe, świeże, zielone, więc znowu sezon wzrostu roślin chyba przed nami i podejrzewam, że to jeszcze jest bardziej zakryte, pięknie wygląda. O, ale taka ciekawa roślinka. Na chwilę zatrzymamy się. Aha. O. Ania kolejnego kotka spotkała i zaczepia. No ładny. Jest jeszcze jeden. Czarny. O, i więcej. O, mruczy. Dobra, zobaczymy, co tutaj jest. Ja nie widzę, ale coś tam jest. Ja nie wiem co. W ciemno nagrywam. No, kotek chyba ma katar. Bo coś tak harczy. Kotek. No. O. O ty. No i mamy kotka. O ty mały futrzaku. Ale jaki ładny, szary. No, taki jestem ładny. Tak, ojejku. Niedopieszczone to kotki. Tak. Miau. Tam coś miauczy na górze. Au, au, au. No bo są jeszcze. Są jeszcze małe kotki. Taki futrzak. No, fajny. Po podsadzisz mi kawę? Czekaj. Tu jest jeszcze trzeci, czarny, kocur pewnie, tak? No tam sobie siedzi. A, ale fajny. O, jest pewnie facet. Dobra. Jakbyś mi kawałek podsadził. Dobra.